Witajcie na kanale Moja Turcja od Kuchni, ja mam na imię Emilia i dzisiaj przygotowałam dla Was przepis na dwie sałatki z jajkiem. Pomyślałam sobie, że może mielibyście ochotę na odrobinę orientu na wielkanocnym stole, więc postanowiłam przygotować dwa przepisy. Pierwsza sałatka będzie to sałatka z jajkiem, oliwkami i zieleniną i za chwilę ją tu razem przygotujemy, a druga sałatka jest z ziemniakami i z jajkiem i przygotowałyśmy ją wcześniej z Asią, także będzie w starym stylu, będę po prostu, dodam głos do filmu. A więc zapraszam na przepis. Do przygotowania sałatki będą potrzebne dwa jajka, to jest sałatka na jedną osobę. Jeśli robicie ją na więcej osób, musicie zwiększyć ilość jajek oczywiście. Zielenina, u mnie tak niewiele, pietruszka i szczypiorek. Koniecznie dodajcie odrobinę koperku. Koperku w sklepie nie było, nie miałam jak kupić, nie kupiłam, więc mam tylko pietruszkę i szczypiorek. Dodajcie koniecznie koperek. Tu mam dwa rodzaje oliwek. Moje są w zalewie, w zalewie z oliwy i papryki. Ja dodam już takie. Wy możecie dodać zwykłe oliwki. Najlepsze będą oliwki bez pestek, które będziecie mogli pokroić i dodać. I przyprawy. Kumin, inaczej kmin rzymski. Ostra papryka pulbiber. Możecie ją zastąpić papryką słodką, jeśli nie lubicie ostrej. Czarnuszka. Będzie potrzebna odrobina tylko do przybrania sałatki i sumak, który nada nam odrobinę kwasku sałatce, czarny pieprz i sól. Tak więc możemy zaczynać. Najpierw musimy pokroić jajka. Możecie pokroić je w talarki. Ja pokroję w ósemki. I przekroję jeszcze na pół, w ten sposób. Tak jest szybko i praktycznie. Sałatkę robi się naprawdę bardzo szybko. Przekładamy do miski. I kroimy zieleninę. Siekamy ją bardzo drobno. Jeśli nie macie szczypiorku, możecie go zastąpić na przykład czerwoną cebulą. Też się świetnie nada do tej sałatki. Teraz muszę wziąć łyżkę, bo zapomniałam. I małą łyżkę, żeby dodać przyprawy. Moment. Najpierw odrobina kuminu, papryka. Też nie za dużo, żeby nie przesadzić. Ja tu mam tylko dwa jajka, dlatego nie dodaję dużo tych przypraw, ale Wy dodajcie więcej, jeśli będziecie robić na większą ilość osób. Czarny pieprz. Odrobina soli. I dodajcie koniecznie oliwę z oliwek. Ja jej nie dodaję, ponieważ moje oliwki są już w oliwie. I tutaj z oliwkami będzie razem oliwa. Tak wygląda sałatka. Zrobiłam ją dosłownie w 2 minuty. Zaraz ją przełożę na talerz. Może będzie lepiej widoczna. To jest malutka porcja. Benia za chwilę ją zje. Wy oczywiście przygotujecie tak dużą porcję, jaką potrzebujecie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał, a sałatka jest naprawdę bardzo smaczna. Polecam i zapraszam na drugi przepis. Görüşürüz. Zupełnie zapomniałam o czarnuszce. Dla ozdoby miałam ją posypać czarnuszką. Posypam. Możecie też posypać sezamem. Smacznego! Görüşürüz! Mówiłam Wam, że sałatka jest dla Beni. Beniusia będzie teraz ją próbowała. Próbuj, Benia. Nie pokazuję Beni, bo ona nie chce się pokazywać. Dobra? Mhm. Smakuje? Tak, jest pyszne. No to super, smacznego. Do przygotowania sałatki przede wszystkim będą potrzebne ziemniaki i jajka. Dowolna ilość. My wolimy kiedyś więcej ziemniaków niż jajek. Oprócz tego cebula, najlepiej czerwona. Sok z cytryny. Oliwa z oliwek. Zielenina. Sól i pieprz. Najpierw kroimy zieleninę. W naszym przypadku mamy sałatę, koperek i pietruszkę. Wszystko drobno kroimy. Następnie drobno kroimy cebulę. Wyciskamy sok z całej cytryny. Ziemniaki i jajka kroimy w kostkę. A teraz przygotowujemy sos do sałatki. Dodajemy oliwę z oliwek, około 2 łyżek. Sok z cytryny. Sól. Pieprz i wszystko dokładnie mieszamy. Jeśli lubicie orientalne smaki, proponuję do sałatki dodać pulbiber, czyli ostrą paprykę i kumin, inaczej kmin rzymski. Wtedy sałatka będzie miała bardziej wyrazisty smak. Po dokładnym wymieszaniu sosu dodajemy go do sałatki i mieszamy sałatkę. Możemy ją już podawać na stół. Jest gotowa. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i go wypróbujecie. Zapraszam Was również do lajkowania filmu i subskrybowania kanału. Koniecznie włączcie dzwoneczek, żeby być informowanym o kolejnych filmach. A kolejny już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz.